Cześć, tu Robert Szymański. W tej serii filmów poznamy kreatywnych biznesmenów, którzy wprowadzają innowacje, nowe technologie, rozwijają swój biznes, a to wszystko dzięki temu, że potrafią dobrze dobrać swoich partnerów. Co skłoniło Leroy Merlin do współpracy z Panattoni Europe? Jak wiesz, to już jest trzeci magazyn, który otwieramy z Panattoni. No i na bazie poprzednich doświadczeń wiemy, że faktycznie Panattoni te magazyny jest w stanie zbudować w tym czasie, w jakim ta budowa jest niezbędna. W tej chwili otwieramy pierwszą fazę, w której jest około tam 60 tysięcy metrów. Docelowo magazyn ma mieć ponad 120 tysięcy metrów. W drugiej fazie też zamkniemy nasze drugie centrum dystrybucji w Strykowie. Jakie są dla Was atuty hali w Piątku? Tych atutów jest kilka. No, po pierwsze oczywiście lokalizacja w centrum Polski, po drugie powierzchnia, która umożliwia nam obsłużenie dodatkowej masy towarowej wynikającej z ekspansji, z większej liczby sklepów i powiększenia sprzedaży w e-commerce. Technicznie też ważne jest dla nas, że część posadzki w magazynie jest wzmocniona, bo tam możemy składować towary typu na przykład glazura. Magazyn jest podzielony ścianami przeciwogniowymi co jakieś 10 tysięcy metrów, bo to umożliwia nam oczywiście zarządzanie ryzykiem pożaru. Magazyn wyposażony jest w oświetlenie LED-owe, które pozwala nam na ograniczenie zużycia energii. W przyszłości będziecie stawiali coraz większy nacisk na e-commerce, tak jak mówisz, to się coraz bardziej rozwija. Zdecydowanie. No hala, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, jest rekordowa pod względem powierzchni i jednym z tych elementów właśnie, dla którego to było niezbędne, to jest ten przyrost liczby sklepów i nasz wzrost sprzedaży, ale też chcemy dzięki niej poszerzyć naszą ofertę w internecie. Same sukcesy w 2018 roku. No i jakie plany na najbliższy 2019? Może nie będę mówił już o konkretnych cyfrach, ale jesteśmy nawet więcej niż zadowoleni, tak, jeśli chodzi o 2018. W 2019 no, rozwijamy sprzedaż w internecie. Prowadzimy też mnóstwo innych projektów zmierzających do tego, żeby klienci byli coraz bardziej zadowoleni z naszych usług. W nowym roku życzę Wam w takim razie jeszcze więcej zadowolonych klientów, którzy będą do Was wracać. A prywatnie wiem, że jesteś dużym fanem rowerów, to jak najwięcej wyjazdów rowerowych Ci życzę. Dziękuję. Jak wygląda Wasza dotychczasowa współpraca z Leroy Merlin? Pierwszy obiekt wybudowaliśmy, rekordowy obiekt wybudowaliśmy w 2008 roku. Był to obiekt o powierzchni 56 tysięcy metrów kwadratowych. Na tamte czasy to była transakcja, którą chwaliliśmy się bodajże 3 lub 4 lata i nikt nie mógł pobić tego rekordu. Kolejną halę dla Leroy Merlin wybudowaliśmy już w 2016 roku. Była to hala o powierzchni 52 tysiące metrów, czyli jak widać klient nam zaufał, wrócił do nas po kilku latach i teraz w 2018 roku oddaliśmy im kolejne 60 tysięcy metrów kwadratowych i budujemy kolejne 60, czyli łącznie będziemy mieli 123 tysiące metrów pod dachem. Jakie atuty ma lokalizacja nowej hali? Przecież jest to geograficzny środek Polski. Zgadza się, wszędzie jest blisko, w każdy zakątek Polski. Na tym zależało Leroy Merlin. Jak Panattoni Europe pomaga w e-commerce? Wybudowaliśmy halę na czas, dzięki temu klient mógł rozpocząć sprzedaż przedświąteczną właśnie już z nowej hali. Jakbyś podsumował 2018 rok i jakie są plany na ten najbliższy 2019? Skupiamy się na kolejnych transakcjach, na kolejnych lokalizacjach nowych, które chcemy otworzyć. No i oczywiście na zatrzymaniu tych klientów, których mamy i jakby utrzymaniu tej jakości usług i budów, które do tej pory dostarczamy. Dlatego życzę Ci kolejnej nowej hali, jeszcze większej, no i prywatnie dobrego wiatru w żagle. Za mną kolejne inspirujące rozmowy z biznesmenami. Widzę, jak rynek e-commerce i logistyki razem prężnie się rozwijają. Nie mogę się doczekać kolejnego odcinka.